Z okazji Dnia Dziecka zespół szkół Mariaden w Nidzicy przygotował dla dzieci i młodzieży w dniu ich święta moc atrakcji. Dla uczniów jedynki 1 czerwca zbiegł się z podsumowaniem tzw. Dni Odkrywców. Dni Odkrywców są to zajęcia z bloku humanistycznego, z bloku matematyczno-przyrodniczego, również z bloku sportowego. Dziecko można dosłownie dotknąć różnego rodzaju doświadczeń chemicznych, również na zajęciach z biologii, z przyrody. Może przenieść się w różnego rodzaju epoki na zajęciach zorganizowanych z historii. Między innymi jest średniowiecze. Dziecko uczy się pisma kaligrafii. Na terenie szkoły przygotowane zostały specjalne stacje, gdzie wyświetlane były filmy edukacyjne z tematyką sportową. Tego dnia w zespole szkół nr 1 rozpoczął się także nabór do elitarnej szkółki piłkarskiej Futbol Akademii. Futbol Akademii jest to elitarna szkółka piłkarska dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Oparta na angielskich rozwiązaniach treningowych i organizacyjnych. Jest to druga szkółka w województwie. Po Elblągu my jesteśmy tą drugą szkołą. W całej Polsce jest 45 ośrodków pod nazwą Football Academy. Jak wspomniałem, mogą trenować tutaj dzieci w wieku od 4 do 12 lat pod okiem doświadczonych trenerów. Mianowicie Piotr Saturnus, Michał Leszczyński, Robert Stasiukiewicz, ja Marcin Kosobucki i nowość tutaj w Nidzicy, grupa piłkarska dla dziewcząt będzie stworzona pod opieką Joanny Zielińskiej. Treningi na przestrzeni roku odbywać się będą zarówno na Orliku, jak i na hali widowiskowo-sportowej. Treningi będą odbywały się dwa razy w tygodniu na boisku Orlik przy zespole szkół nr 1 w Nidzicy. W okresie zimowym, jesiennym, wiosennym, kiedy pogoda już nie będzie sprzyjała, treningi będą odbywać się na hali sportowej. Trening sportowy bezpośrednio wpływa na rozwój osobowy każdego dziecka. Prowadzony we właściwy sposób przynosi niewymierne korzyści. Rozwija ich zmysły, spostrzegawczość i koncentrację. Lecz przede wszystkim uczy dziecko, że sport to przyjemność i zadowolenie z aktywnie spędzonego czasu.